Awe, ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Znajomy Królika, to jest Europa Universalis 4, kampania półhistorycznej Polski, mamy niestety wojny z tureckim kebabem, duży problem, nasze, nie wiem, 30 tysięcy żołnierzy musi walczyć ze 100-tysięczną armią osmańską, jest duży, duży problem, na szczęście mamy lekką przewagę, jeżeli chodzi o technologię, 10 militarna do 9. Jeżeli już jesteśmy a propos technologii, to moglibyśmy podnieść sobie Wartaxy. Co prawda one będą nas kosztowały 50 punktów militarnych, ale to się opłaca. To się opłaca, bo widzę, że tracimy gotówkę, a dzięki temu będziemy na lekkim plusiku, ile jakby co, to zawsze możemy sobie zatrudnić najemników. Problem jest też taki, że Czechy cały czas walczą w Saksonii, ale prawdę chyba ich wojna za niedługo dobiegnie końca. Kto tu właściwie walczy? Anhalt tutaj walczy. Więc Czechy prawdopodobnie zaraz i tak spisują, bo będą mieli tam 100% warscora. Idzie druga armia ottomańska. Plan jest taki, wygrywamy tutaj, zdobywamy te terytoria, zdobywamy ten fort, możemy nawet spróbować tutaj troszeczkę na Kaukaz wejść. W tym czasie myślę, że Turcy zdobędą fort w Besarabii. Możliwe, że pójdą naokoło, żeby pokonać nasze siły, a wtedy my z powrotem uderzymy na Besarabii i będziemy tak w kółko to powtarzać, aż będą chcieli White Pisa. Może, w ten sposób, a jak nie, to zobaczymy. Dobra, my ich tutaj atakujemy, bo pierwsi wejdziemy do Azowa, widzę, że oni też chcieli nas zaatakować, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Halo, halo, dobra. O Jezus, 58 tysięcy, o kurde, a się wdupiłem. My God, czekajcie, czy my mamy szansę to jakąkolwiek wygrać? Skąd tu się wziął? Było 20 tysięcy, nagle 50 tysięcy, czekajcie. Jezu, jeszcze co? 4-3 morali, za co? Prestige 103 na, oje, Jezus, Helena, mam zawał. Okej, to by było na tyle. Fajna seria była. Spierdzielamy. Do tyłu, halo. Do tyłu, nie, no i weszli. O Jezus, ale nas zniszczy całkowicie. Przeżyli. Cała armia? Calutka? Wszyscy zginęli? Co? O Jezus. No, to fajnie było. Że nam pół kraju rozbiorą. I Jezus, gonią nas. O, uciek. Jeszcze król nam zbarł. I jeszcze ten Czech wlazł na tron, bo był. Nein! Mein Gott, co tu się dzieje? Jezus, mamy. Przynajmniej powiedz, że jesteś katolikiem. Tak, jesteśmy dalej katolikami. O Jezus. Co, Władysław Gosiewski? O Jezus, nasi Jagiellonowie wymarli. Nie! No nie, dlaczego? Dziś Gosiewski jest na tronie. Co? Kim ty jesteś, człowieku? Skąd ty tu się wziął? Gdzie są nasi Jagiellonowie? No mein Gott, wszystko się sypie, wszystko się jak wy nas zmożecie do... Masakr. I co, też wszyscy zginiecie? Fajnie. Fajnie było. Co wy chcecie? Besarabia, Krym... Co? Może zamiast tego i tego gotówkę chcecie? Nie chcecie gotówki. Anuluję sobie sojusz z wami. To sobie anuluję. O, warrepsy byście chcieli. Czekajcie, może jeszcze z tego zrezygnujemy, a warrepsy? O, albo z tego zrezygnujemy. Repsy siądą. Dobra, jeszcze raz. Co wy chcecie ode mnie? Chcecie te prowincje, tak? Jakbym zamiast Mołdawii dałbym war repsy. Bardzo chcą Mołdawii. Zamiast tego? Bardzo chcą tego, Jezus, a to tak samo. Polskie kolonie, ta! Mówili, dobrze będzie, super będzie. Mam 200 dukatów, co ja mogę za to? Trochę najemników, ile to będzie? Kilka najemników, 8000 manpowera. No jak ja mam z tym walczyć, przecież to jest chore! Aaaa! Nie no, musimy im to oddać. Jak z tym czymś walczyć? Półhistorycznej Polski mi się zachciało. Trzeba było podbijać wszystko jak leci po kolei, tworzyć kolosa, a nie kurde.
półhistoryczna Polska, bla bla bla. Ja... Austria was nie zaatakuje, nie ma szans. Poczekałem jeszcze chwilę, zobaczymy jak to będzie. No nie wiem, no Czechy, cokolwiek. Masakra, znajmy taki wpierdziel. No Litwa właśnie płonie, całkowicie wszystko jest zniszczone. Masakra, totalny gwałt. Taki po turecku, na ostro. Z podwójnym sosem. Okej, spoko. Sejm nie zgadza się z naszą polityką. Fajny moment sobie wybraliście. Możemy się zgodzić i dostajemy do czasu życia Jagiellona, tego Albrechta. Koszt stabilności, technologia, idea cost, albo... Nie no, my musimy się zgodzić, przecież król, bo nie mamy żadnej armii, nie mamy jak, nie mamy co, no okej, spoko, niech będzie. Skąd tutaj się wzięło to kolejne 50 tysięcy, no? Tak po prostu, o, wyskoczyli. Może trzeba było tutaj siedzieć w tej Besarabii. A zachciało mi się polowania na ich jednostki. Zachciało mi się polowanie. Kurde. Że Czechy w końcu się ruszą. Libia została przetłumaczona. Herezja, spali się to. Razem z tymi tureckimi kebabami. Boże, w życiu nie tknę już kebaba. No, Besarabia padła. Świetnie. Ej, bo oni jeszcze może więcej będą chcieli, jak tak będziemy czekać. No. Tyle samo chcą, czy więcej? To chcieli wcześniej? 95. Dobra, wiecie co? To nie ma sensu, bo widzę, że już więcej. No jest źle, jest fatalnie, jest źle, ale spokojnie, damy radę. Damy radę, nie takie rzeczy się wygrywało. Odnowić manpower przede wszystkim, trzeba spłacić pożyczki, trzeba wszystko. Nawet mógłbym, nie wiem, brać pożyczki, rekrutować najemników, ale co by to dało? Przecież oni nie dość, że mieli jakąś 100-tysięczną chorą armię, to jeszcze na jakiś sterydach. Jak można mieć tyle dyscypliny i morali w takim etapie? I w ogóle mieli do tyłu z technologią, ze wszystkim. Akurat Czechy widzę, że skończyły swoją wojnę. Idealnie. Spoko mordo. No cóż, no przynajmniej wzięli to, co chcieli i pewnie dadzą nam spokój teraz. Poprawmy relację, bo... Co się dzieje? Nie będziemy nawracać na razie żadnych prowincji. Może pół kraju poszło. Cała Mołdawia? Tak, cała Mołdawia stracona. Straciliśmy cały Krym. Litwa dużo potraciła. Okej, no przynajmniej lecimy bardziej historycznie. No to zawsze było, tam Hanat Krymski to zawsze było domena bardziej Imperium Osmańskiego. Prawda, my walczyliśmy i bardziej walczyliśmy na zasadzie, że mieliśmy my lepsze jednostki, a oni po prostu szli na jakość, no ale no, jak trzeba dostać pierdziel, to trzeba. No w boluj tą flotę, czy możemy spłacić pożyczkę? Możemy spłacić pożyczkę, ale przynajmniej dochód nam się zgadza, 16 dukatów, wow, nieźle. Jak tam z tą nową epoką, halo, 400, czemu nie możemy tego przeprowadzić? Aha, bo ja mam dukat, no tak, no, bo trzeba było nie płacić tej pożyczki. Widzę, że Moskwa znowu się wzięła do roboty. Kazań upada. Potrzebny nam sojusznik. To taki z prawdziwego zdarzenia. Czy Austria byłaby skłonna wziąć z nami sojusz? Nie, bo nie mamy armii. Nie mamy floty. Austria ma za dużo dyplomatycznych tych relacji i byśmy musieli zerwać sojusz. Ktoś chce ze mną sojusz? Biedną, potarganą życiem polską. Ryga. Ej, Ryga istnieje? No nie, oni jeszcze Rygę wyzwolili, no co za matoły jedne, dlaczego wy mi to robicie, dlaczego? Werden, Burgundia chce sojusz, co to za kupy jakieś, gdzie jest Francja, gdzie jest Kastylia, o widzę, że Kastylia upada, hehe, śmieszne. Jakbyśmy mieli taki sojusz z taką Francją, no to można by było pomyśleć, ale nie ma szans. Co tu się dzieje? Diplomatic prestiż. Traćmy ten prestiż, nie mamy naszego króla na tronie, to co to za życie, co to za życie? Oj, Litwa się buntuje. Ej, Litwa się buntuje. To nie jest śmieszne, ej, Litwa się... Stabilność. Wiecie co? Trzeba szybko stworzyć Rzeczpospolitą. Bierzemy pożyczkę. Bierzemy drugą pożyczkę.
wprowadzamy nową epokę. Przechodzimy na technologię administracyjną wyższą, mamy 10. Boostujemy, żeby mieć plus 1 stabilności. I tworzymy Rzeczpospolitą obojga narodów. Bo jeżeli oni nam się zaczynają buntować, to będzie straszne, a dzięki temu się pozbędziemy... No tak, go. Mamy. Można to wytłumaczyć tak, że w związku z porażką na południu nasza szlachta, bo król to w ogóle jest jakimś gałganem z Czech, protestantem jednym. Trzeba będzie go jakoś usunąć. I powiedzcie mi, kto to jest Gosiewski, bo ja nie mam pojęcia, skąd on tu się wziął, gdzie jest nasz Jagiellon. W obawie przed Ottomanami Polska postanowiła zjednoczyć się z Litwą, żeby mieć silniejszą armię, wpływy i tak dalej. Boże, macie głupio forty porozmieszczane. Usuń ten fort. Chociaż może tu lepiej usunąć, tu lepiej usunąć chyba. No i w obawie tego zjednoczyliśmy się z Litwinami, tworząc Rzeczpospolitą, żeby mieć szansę w walce z Ottomanami, Moskwą i Danią. Wszędzie sojusznicy, wrogowie, na północy wrogowie, na wschodzie wrogowie, na południu wrogowie. Nikt nie chce sojuszu. No, straszne rzeczy, co jeszcze tu można zrobić? Nie chcę tego, to Missionary Strength możemy przyjąć jak najbardziej. O Jezus, jeszcze tu nawracanie tych prawosławnych prowincji. O, sakra, dobra. Możemy spłacić pożyczkę, nie możemy spłacić pożyczki. Kolejna grupa ideowa, co możemy przyjąć? No, teraz już myślałem, że w tym momencie to już dojdziemy do kolonii, ale cały czas nie możemy mieć kolonii. Manpowera potrzebujemy, chyba quantity weźmiemy. Czy mieć tego manpowera, więc ale to jeszcze zobaczymy. Dyplomatyczna technologia może się przydać, spoko. No i co, no i trzeba jakoś żyć powolutku. Ryga niestety też została wyzwolona. Szkoda, centrum handlowe straciliśmy. Persja już nie jest naszym... Właśnie, Persja, walczyliście z Persją. Persja, czy ty chcesz sojusz? Nie, bo my mamy ciebie na rywal, fuck. No nie, znaczy nas po prostu nie lubisz. No Ottoman będzie naszym nowym rywalem, no trudne, trzeba. Sprawmy z wami relacje, chociaż widzę, że Persja wygrywasz, wygrywa... O, właśnie. Jakbyśmy mieli sojusz, a wy nawet nie macie Ottomana na tego, na rywala. Ale spoko, powinniście mieć prędzej czy później. No musicie mieć w końcu tych Turków na rywali. No graniczycie tutaj, macie Irak, Iran, wspólna granica, interesy się krzyżują, musicie mieć ten... wspólną w końcu siebie na rywali. Ottomani! Mamelukowie dalej lecą w wojnę. Co tam? Masakra, ale to nie spodziewałem się, że po pierwsze, że nas tak szybko zaatakują, a po drugie, że to będzie taki srogi wpierdziel. To były tak nierówne szanse, no nie było jak tego ugrać. Nie chuja, nie dało się. Nie, nic, kompletnie, nic. Trudno. Administracyjna kolejna niech będzie. Przy okazji zmieni mi fokus na militarną, a nie mogę, fuck. Szkoda. Mam jakiegoś gałgana na tronie, drugi się pcha i Gosiewski. Przecież ten Jagiellon czeski będzie, Stanisław Jagiellon. Trzeba kogoś zrobić, żebyście wy bardziej ochoczo wspierali swojego kandydata. Już wolę mieć tego czeskiego Jagiellona niż jakiegoś Gosiewskiego. Kto to jest Gosiewski? What the fuck? Dobra, manpowera więcej dostajemy przynajmniej, tyle dobrego. Prawdziwa historyczna Polska się robi. No wy jakoś... Supportujemy was dalej, mamy trusa jeszcze, mamy do 33. Sprawmy z wami relacje, nie mogę, bo nie mam wolnego dyplomaty. Daj mi, sklej mi coś jeszcze. Dobra, przestań robić siatkę szpiegowską, poprawmy z wami relacje. Okej. O, Anglia supportuje wam niepodległość. A to wszystko przez to, że ta Szwecja chyba od 10 odcinków nie umie się sama wyzwolić. Znaczy nawet nie sama, z pomocą nas i Anglii. To jest straszne, co ona robi. To jest naprawdę straszne. O, macie bunty Mołdawii. Śmieszne, bo jakby Mołdawia się wyzwoliła. Zróbmy klejmy na was. Gałgany jedne. Pożyczka, spłaćmy jedną pożyczkę. Tak. Dobra, przynajmniej jedna pożyczka mniej. Okej. Czy to oznacza kontrreformację? Bohemia... Dobra, mamy polepszone relacje z Czechami, świetnie. Ktoś chce sojusz? Ktoś porządny? Papal z tej był w sumie niegłupi sojusznikiem do walce z Osmanami. Ej, to by było niegłupie. To by było niegłupie mieć papieża za sojusznika. No, to by mogło zadziałać. Ale Francja była lepsza. Francja to Francja. Bo taki Aragon.
No, poprawmy z wami też relacje. Widzę, że Brabant jakiś silny się robi. Przecież to było jedno prowincjonalne główienko, już jakiś silny. Palatynat też, wow, Jezu, on się jak zwykle wydłuża przez całe ten cesarstwo. Dania nie jest już naszym rywalem, ciekawe. Nie jest już naszym rywalem, a to oznacza, że musimy wybrać sobie nowego rywala. Persję z powrotem, Francję, Anglię. Gdybyśmy wybrali na rywala w Anglię, czy to by coś zmieniło? Kogo wy macie za rywala? Kastylię, Francję i Danię, tak? Ja bym wolał mieć Danię na rywalu, ale jeżeli nie, to nie. Jakbym sobie Anglię ustawił na rywala, to może sojusz z Francją nie byłby taki głupi. Ej, dawajcie sojusz z Francją. Zróbmy tak, powinno polepszyć nasze relacje, właśnie. 64, jakbyśmy mieli jakąś armię, jakąkolwiek. Ej, to ma szansę, dawajcie, rekrutujemy jednostki. Kawalerii dużo, no bo jesteśmy husarią latającą. Powiedzmy za 8 tysięcy, no potrzebujemy też troszeczkę artylerii, powiedzmy 4 staki, no i piechoty, ale bo do tego też potrzebna jest gotówka, której nie mamy. Okej, okay, a przynajmniej manpower się zgadza. Stabilność, jak najbardziej stabilność poproszę. Przy okazji potrzebujemy, czego możemy sobie tutaj zażyczyć. No manpower by się przydało, ale musimy mieć w trakcie wojny, więc sobie nie zażyczymy tego. Poczekamy, aż będziemy w trakcie jakiejś wojny. No i co, te mołdawskie bunty żyją. Tu widzę, że jacyś wielkie ordy bunty. Ottomani cały czas o Jezus, już mamy luków koszą. No, szansa by była jakby Ming jednak. No, jakby mieć sojusz z Mingiem, no to by było dużo łatwiej. Dobra, wycofajmy dyplomatę z Persji. No i jak ten sojusz? No, już minus 15. A jakbyśmy jeszcze Real Mariusz sobie wcisnęli? Ktoś obcy na tron. Dobra, może być ten Czech na tronie, jak najbardziej. Mamy Royal Mariusz z Francją. Tylko, że to znowu oznacza kłopoty z Austrią. O, już chcecie... No, Ottomani, szykujcie się, idziemy po was. Co już z Francją, GG. No dobra, nie GG, ale będzie dużo łatwiej. Będzie dużo, dużo łatwiej. Więc jakby co? Jakby nas Ottomani zaatakowali, mamy sojusznika w postaci Francji. Problem będzie przy wojnie ofensywnej, bo musimy chyba sobie trust zwiększyć. No właśnie, nie mamy duży trust. Favory potrzebujemy wyższe. Okej. Aha, ogłosili nas rywalem, spoko. A to nie byliśmy? Dziwne. Trus się skończył, świetnie, boostujemy wam niepodległość, przynajmniej tyle dobrego, support independence i co? No teraz Anglia, Rzeczpospolita wam boostuje, wypowiecie im w końcu wojnę czy nie? Czy będziecie dalej tak czekać? Wycofajmy dyplomatę z Francji. No, zdecydujecie się w końcu czy nie? Przy okazji możemy też flotę cały czas budować. Nawróciliśmy prowincję. O, my jesteśmy ponad limit z flotą. Dlaczego? Naprawdę? Bo my chyba dostaliśmy flotę litewską, czy mi się wydaje? Tak, flotę litewską. To można usunąć i dalej ponad limit? Dalej ten ponad limit. Usuń jeden okręt. Okej. Okay. Musimy to usunąć. Dobra, teraz powinno się zgadzać. Niech nawracajmy dalej te prowincje. Bunty. Zaporożan, Separatis, Kozacy się chcą buntować, jeszcze Kozaków mi tylko brakowało. Moskwa. Gdybyśmy Moskwę chcieli zaatakować. Wow, ale te bunty się... Wow, no jak te bunty wygrają, będę naprawdę zadowolony. Nam oczywiście nikt nie pomoże. W walce z Danią. Oczywiście i nikt nam nie pomoże. Szwecja, jak to Szwecja znowu czeka. Pokażcie mi armię Szwecji. To aż jest straszne. Bohemia nie, halo, Dania. Dania ma tych żołnierzy 20 tysięcy. Okej, okay, mamy 23, więc sami z Danią moglibyśmy już walczyć. Natomiast Szwecja ma tych żołnierzy, halo. Szwecja. Tu jest Szwecja, ma 19 tysięcy. Niech będzie. Wy jesteście niezadowoleni, świetnie, to boostniemy was prestiżem, po prostu o to chodziło. 20 deep pointów, żeby polepszyć relacje z Francją, jak najbardziej jestem za.
Wy sami macie tych żołnierzy 50-60 tysięcy. Wsparcie dla kozaków, tak? 100 dukatów, ale polepszymy z nimi relacje, albo pogorszymy. Czy jesteśmy na to, możemy sobie na to pozwolić? Czym wam się płaci? Też prestiżem. Na razie nam gotówka nie jest tak zbytnio potrzebna, chociaż nie, pożyczkę chcemy spłacić. Dobra, zróbmy tak. Okej. Okay. Pozbyliśmy się kozaków z naszego kraju, nie, no bo terytorium straciliśmy kozackie. Okej, dobra, widzę, że już Osmani przyszli z powrotem. Szkoda. Szkoda, a mogło być tak pięknie. A mogło być tak pięknie. Swoją drogą musimy już sami robić klejmy na Moskwę, bo już nie mamy Litwy, która by nam klejmowała Moskwę. Jagiellon jest na tronie. I jako następca Stanisław, tylko szkoda, że czeski. Szkoda wielka. Wszystko się podupiło z tymi Osmanami. Ale kiedyś tam wrócimy, ja wam mówię, kiedyś tam wrócimy. Jeszcze polska husaria będzie sobie jeździła po ulicach Stambułu. Tak będzie, tak będzie. Zaufajcie mi. O, Persja już nas lubi, ale sojuszu nie chcecie oczywiście. O, kolejne bunty, hehe. Polepszone relacje z Węgrami. Ale z wami nawet nie chcemy walczyć o waszą niepodległość. O Jezus, Moskwa. Jakbyśmy Moskwę teraz zaatakowali. Bo Dania walczy z nimi. Ej, to jest szansa, żeby troszeczkę podreperować sobie nasze terytorium. Potrzebujemy klejmów. Potrzebujemy armii. Przede wszystkim potrzebujemy spłacić pożyczkę. Okej. Dorekrutuj mi tu jeszcze 1000 piechoty i to będzie nasza jedna armia. Okej, wycofaj dyplomatę. Poprawmy relacje z wami, może nie. Z Austriakami. Co możemy zrobić z dyplomatą? Możemy jeszcze mieć jeden sojusz, to już jest limit. 4 na 4. Może mam coś niepotrzebną, jakąś relację? Pokażcie mi. Mam od Lubek i Military Access. Świetnie. W sumie wy też chcecie sojusz. Byśmy zrezygnowali z Military Accessu i wzięli sojusz z państwem papieskim. Chcecie sojusz. No bo kto tu jest jeszcze godzin sojuszu? No Austria nie będzie chciała, bo mamy za sojusznika ich dwóch rywali, czyli Francję i Czechy, więc raczej w życiu się nie zgodzą. Tunis to jest pewnie sojusz właśnie, to jest sojusznik Osmana, Persja się nie zgodzi, Bukhara nie, Kazań też nie, wy nie. Chyba państwo papieskie. Ile państwo papieskie może mieć żołnierzy? Papal State, halo? Papal State, tych żołnierzy... ma... jest flota. Chodzi o armię. Papal State tych żołnierzy ma dokładnie, mówię wam, iż... Gdzie jest Papal State? Tych żołnierzy ma dokładnie... 21 tysięcy! To będzie... Dobra, robimy koalicję antyturecką. Go koalicja antyturecka. Świetnie. Sprawmy jeszcze sobie na wszelki wielki z wami relacje, żeby wszystko było cacy. Jak my was wejdziemy w tych Osmanów, to już skończą się kebaby. Oj, skończą się. Anglia głosiła na swoim rywalem. To dobrze, to spaja nasz sojusz z Francją. Dobrze, to mi się podoba. Czy są jakieś informacje z Nowego Świata? Nie, cały czas jeszcze nie mamy. Czekamy, aż się zrobi claiming, co wy chcecie. Informacje o mapie. A niech będzie. Anglia nas insultowała. Dziwne. Niepodobne to. 24 tysiące żołnierzy gotowych. 12, 8, 4. Mamy jakieś busy do kawalerii, więc niech ich będzie po prostu więcej. Wrzućmy wam generała. Jedynego, który przeżył tą wojnę z Osmanami. No i zaatakujemy Moskwę. Czy ona wygrywa, przegrywa? Przegrywa zdanie. Ma sojusz z Permem. Ma wasala Odojew. Jakby ona zaczęła walczyć z Osmanami, to by było coś pięknego. Ale nie, nie weźmiemy siebie na rywali, bo po co? Widzę, że bunty. Moskwa będzie słabszym przeciwnikiem, ale jakbyśmy to ładnie zrobili, zdobyli na przykład te prowincje tutaj, to może trus Pomeranią się skończył. Chodźmy w tę stronę. Mamy już tego, możemy już was sklejmować. Powiedzmy, że o Ingermanland. Powiedzmy, że o to będziemy walczyli. Podnieśmy utrzymanie armii w ten sposób.
I tutaj wam podziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie będziemy walczyli z Moskwą. Cześć, trzymajcie się, na razie.